Jak szykuję rosół na zapas na 2 tygodnie? Rosół dla młodego, więc robię mu go na mięsie, bo on lubi. Gotuję porcję rosołową i warzywa kroję i smaruję olejem, cebula, marchewka, por, seler, pietruszka i piekę na opcji grill na 240 stopni, aż się zarumienią czy wręcz tak delikatnie przypalą. Wyławiam tą breję z góry, chyba to się nazywa szumowiną. Wrzucam wszystkie warzywa i gotuję to wszystko 3 do 5 godzin, czasami nawet dłużej, na małym ogniu. Dolewam czasem zimnej wody w trakcie gotowania, właściwie nie gotowania, a podgrzewania, bo nie zagotowywuję tego rosołu. Po około godzinie dodaję sól, pietruszkę, liść laurowy, ziele angielskie, pieprz w całości i dolewam około 2 łyżki sosu sojowego. Na koniec całość odcedzam. Używam masę marchewki, stąd taki mocno pomarańczowy kolor. Studzę i po 3 ochle przelewam do woreczków stronowych i mrożę. Generalnie podpisuję zawsze jeszcze te woreczki, tutaj zapomniałam i po prostu Antek jak wróci ze szkoły i ma ochotę, to mam na 2 tygodnie zapas rosołu, który czasem jest bazą do pomidorowej lub ogórkowej.